Hej, to Zosia i Basia, a to są Słowotoki. Witajcie w naszym kolejnym filmie. Dzisiaj przychodzimy do Was z podsumowaniem września. Będzie dosyć długi chyba. Let's go! Tak, to jest właśnie zapowiedź naszego intra. Sprawa jest taka, że film miał, że miałyśmy zrobić podsumowanie miesiąca zamiast podsumowania połowy miesiąca i połowy miesiąca, bo słabo szło. Ale ostatecznie wyszło jak wyszło i znowu jest dużo książków. Także także jest klasycznie. Mam nadzieję, że jesteście gotowi na długi wrap, bo taki właśnie będzie. Jak ci poszło w tym miesiącu? Jakbyś to mogła podsumować? Przeczytałam 7 książek. Kropka. Kropka, tyle. No ja miałam wyjątkowo dobry miesiąc jak na siebie. Mam tak... Trudno właściwie powiedzieć, ile książek, bo to jest dosyć skomplikowana sprawa, ale tak 11, 12, przekonacie się, dlaczego w dalszej części tego filmu, to się wyjaśni na końcu, dlaczego to jest tak pół na pół i nie za bardzo sama wiem, jak to liczyć, chociaż myślałam wczoraj nad tym intensywnie. Tak czy siak wrzesień był dla mnie zaskakująco dobrym miesiącem i kurczę, bardzo się cieszę, że aż tyle udało mi się przeczytać. Miałam takiego kopa i też chcę Wam o tym kopie opowiedzieć, bo mam nową taktykę czytania i może jakoś pomoże, może nie pomoże, może to jest tylko przypadek, wszystko jest możliwe. Zaczęłam ten miesiąc suszą. Neil, Jarrod, Schustermanowie, ojciec i syn wspólnie usiedli przy stole, złączeni jednym celem, napisać książkę o braku wody. I o tej książce nagrałyśmy Słowotok, więc macie go tutaj, ja nie będę się rozwlekać. Myślałam o niej wczoraj, że tak jak ty, nie pamiętam imion głównych bohaterów. Był Kelton? Alisa. Alisa. Problem. Gunter? Gunter Odin? Gunter? Tam był jakiś Gunter? Ten mały? Garrett! Czekamy się nagle niemieckie imię, ale no dobrze. Garrett. Pamiętałam, że coś nagije. Więc no tak to bywa, ale myślę sobie, że z czasem jakoś tak lepiej do niej podchodzę niż zaraz po przeczytaniu, więc... Zerknijcie sobie na Słowotok. Zapraszamy. Mamy tam fajne, suche żarciki. Bo nie ma wody na pustyni. Mój miesiąc zaczęłam w ogóle od książek i to jest właśnie sekret tej taktyki, która nie jest taktyką. Ale nie, zaczęłam miesiąc od krótkich książek. Poza audiobookami, które gdzieś tam sobie kończyłam jeszcze z sierpnia, to miałam parę takich mniejszych pozycji i one mi tak pozwoliły się trochę wgryźć ten miesiąc. Szybko mi poszła ta pierwsza część. Zwykle tak do połowy miesiąca to ja tak napieram, wreszcie coś tam się uda osiągnąć i potem lecę w drugiej połowie miesiąca z książkami. A tutaj właśnie przez to, że wzięłam się za krótkie książki, to miałam jakiegoś takiego powera. Nie wiem znowu, czy to przypadek, czy to nie przypadek, ale jako pierwszą czytałam Urodzoną w 1800. To znowu dowodzi, że nie powinnam może prowadzić kanału książkowego, bo wychodzi na to, że nie umiem czytać. Przeczytałam Urodzoną w 1982. Ja od razu powiem Wam, ja się powstrzymam, pokażę Wam bliżej okładkę zarówno od czytania imienia głównej bohaterki, jak i od czytania nazwiska autorki tej książki, ze względu na to, że no, to są koreańskie imiona i nazwiska i ja po prostu niby słuchałam, niby mam w głowie, jak mam to powiedzieć, a i tak boję się, że to spaprzę. A nie chcę tego robić, nie chcę, żeby to... No po prostu uważam, że powinno się dobrze mówić imię autora, jeżeli się już nie wymawia, imię bohatera również. Z ważnej rzeczy, które chciałam dodać, uświadomiła mnie jeszcze zanim zaczęłam czytać tę książkę jedna z naszych widzek, to fakt, że ta wersja polska wydana tej książki, wydana przez wydawnictwo Mando, ona nie jest przetłumaczona z koreańskiego, ona jest przetłumaczona z języka angielskiego. Czy ja zauważyłam jakąś różnicę? No, jeżeli chodzi o czytanie, nie, ale no to jest fakt jednak tego, że mamy podwójne tłumaczenie. Uważam, że po polsku ono jest całkiem trafne, zresztą używa paru takich słów, które mają sens względem tego na przykład, co się dzieje w internecie, jakiego słownictwa my używamy teraz współcześnie. I że zastanawiam się, jak to się zestarzeje, bo to jest coś, co osoby, które w miarę ogarniają, o co chodzi i słyszały i widziały pewne memy, będą wiedzieć teraz. Zastanawiam się, czy za 10 lat to tłumaczenie tych niektórych fraz będzie się bronić. Mam nadzieję, że tak. Jest to też ciekawe zachowanie naszej polskiej kultury i naszego polskiego nazewnictwa. Także to mogę z tłumaczenia pochwalić, no chociaż szkoda, że oczywiście to nie jest bezpośredni przykład, to jest przekład, to jest zawsze bardzo fajna rzecz. Książka bardzo znana, bardzo słynna, która poruszyła zarówno Koreą, jak i całym światem, bo to jest światowy bestseller. Historia
właśnie kobiety, która urodziła się w pierwszej połowie lat 80. Poznajemy z jednej strony jej życie, to w jaki sposób była wychowywana, jak przyglądała jej edukacja, dorosłość, przyszłość, chociaż tak naprawdę startujemy właśnie od momentu, w którym ona się dorosła, ma męża, ma dziecko i coś zaczyna się z nią dziać. Jakby ona przestaje zachowywać się według, powiedzmy, wytyczonych standardów społecznych i zaczyna pojawiać się pytanie dlaczego. Jednocześnie cofamy się do jej przeszłości. I to ta ciekawsza rzecz w sumie dla mnie, to nie tylko fakt tego, że poznajemy historię naszej bohaterki, która jest bardzo ciekawa, w której no jednak dowiadujemy się, w jaki sposób ona znalazła się w takiej sytuacji, jak jest no na początku i na końcu tej powieści, ale cała ta otoczka kulturowo-społeczna, poznanie i wgryzienie się trochę w to koreańskie społeczeństwo, tego, w jaki sposób Korea Południowa wyglądała nie tylko od lat 80. do współczesności, ale w jaki sposób to kształtowało się też wcześniej, w jaki sposób wpłynęło to na wychowanie głównej bohaterki, bo wpływało na przykład na to, w jaki sposób wyglądało życie jej rodziców, jej rodzeństwa. Jest tutaj bardzo ciekawie i tak ciężko zarysowany kult męskości w Korei Południowej. To nie, może dla niektórych być temat, który jest dosyć dobrze znany, który jest omawiany, ale tu mamy takie bardzo emocjonalne wniknięcie w głowę głównej bohaterki, to w jaki sposób ona to odbiera, w jaki ona sposób musi się dostosowywać do tych standardów społecznych. Myślę, że to nie jest pozycja dla kogoś, kto już interesuje się mocno Koreą Południową, zna to wszystko, a chociaż no może też od tej strony takiej czysto fabularnej dowiedzieć się ciekawych rzeczy, no bo ona ma taki charakter takiego z jednej strony historii fabularyzowanej, z drugiej strony takiego parareportażu, paradokumentu, coś w niej takiego jest. Jest króciutka, jest ciekawa, końcowa metaforyka, która tam już jest taka prosto w oczy. Ja niekoniecznie, jeżeli chodzi właśnie o tą stronę taką czysto literacką, ale fakt faktem, że może ta książka po prostu powinna być taka dosadna, jak jest, żebyśmy mogli poznać tę historię, zrozumieć ją, przyjąć i zobaczyć te elementy w przełożeniu na własne życie. Bo mimo tego, że to jest kompletnie inna kultura, ja czasem po prostu czułam to tąpnięcie gdzieś w żołądku, bo znajdowałam odniesienie, nawet jeżeli nie bezpośrednio do mojego życia, to na przykład do życia moich bliskich albo do sytuacji, które obserwowałam, i jest to po prostu strasznie przykre. Także książka dla każdego, żeby przeczytał. Przekazuję od razu, wspaniała. Jestem bardzo ciekawa, jakby ona wypadła właśnie w momencie, w którym zostałaby przetłumaczona z koreańskiego bezpośrednio na język polski, czy coś by się zmieniło, ale jestem też ciekawa waszych wrażeń. Może ktoś z was czytał przekład z koreańskiego na angielski i macie na przykład tą dozę porównania, dajcie znać. No ja miałam tylko do czynienia z tą wersją polską z angielskiego. I druga książka też z takich krótszych, książka, która jest strasznie dziwna, o której trochę pisałam na Instagramie, czyli Siostry Daisy Johnson. Książka, która jest taka mglista, nasze ulubione słowo duszna, ale jednak czuć ciężar tej historii w taki bardzo fizyczny sposób. I to ma duże uzasadnienie w języku. To jest historia dotycząca dramatu rodzinnego, relacji między rodzeństwem, uzależnienia od właśnie relacji z innymi ludźmi, takiego no właśnie bardzo głębokiego, uzależnienia od miłości, rozpracowywania też własnej przeszłości i tego, w jaki sposób na przykład przemoc w rodzinie istnieje, bo tutaj nie mamy czegoś takiego na przykład jak we Wronach Petry Dworakowej, kiedy idziemy bardziej w stronę tego, że no to jest problem, który autorka nam każe nakreślić, my wiemy, że to jest złe. W Siostrach te tematy po prostu są. One są nieodłączną częścią życia naszych bohaterów i to nie jest tak, że oni w jakiś sposób, czy widać, że oni są tutaj bardziej, no czujemy, że oni są ofiarami, ale oni mają pełną akceptację też dla własnej sytuacji. Na ile to jest świadome, to już jest do oceny każdego z nas. Z drugiej strony ta książka, ona robi dziwne rzeczy z mózgiem, właśnie przez sposób, który jest napisana, jest przetłumaczona, jest taka zawiła, jest taka też plastyczna. Ma w sobie tego trochę neogotyku, ja też porównywałam, że nam fali właśnie czytania Kate Morton czy Diane Setterfield. Ta książka mi się jakoś dziwnie wpasowała, chociaż historię mam tutaj super współczesną i w ogóle nie taką... Ona jakby ma powiązania dla mnie z tym współczesnym neogotykiem, ale z drugiej strony już bym jej nie powiązała z tym, czym się inspirowały tamte neogotyckie książki, na przykład Poczosią się z Bronte. No nie. Książka jest dziwna, książka jest wspaniała, książka... Nie wiem, nadal uważam, że to jest najciekawiej napisana książka, jaką czytałam w tym roku i chciałabym do niej wrócić, bo myślę, że ona ma dużo więcej warstw, niż ja wykryłam przy pierwszym czytaniu
i one są zdecydowanie warte waszej również uwagi i takiego powtarzania. Znowu, miniaturka, a taka pełna emocji i tych negatywnych, takich ostrych i takich właśnie bardzo mglistych. I w sumie nie powiedziałam o fabule, ale wiecie, z tytułu możecie wywnioskować, a reszta to są już emocje i zagłębienia się. Ja przechodzę do naszego vloga, bo mamy już tutaj takie uniwersum, prawie jak u Marvela. I rzeczywiście te rzeczy nam się splatają, więc żeby nie przedłużać wam oglądania tego filmiku, niektóre książki odsyłamy was do naszego wrześniowego vloga. Tam są kotki. I pierwszą książką jest absolutnie fantastyczna sprawa Hanka Greena, czyli brata Johna Greena. To jest uniwersum Greenów, spotkało się z naszym uniwersum. Troszkę tak. I ja sobie tutaj napisałam dwie rzeczy i te rzeczy wyszły od jednej z naszych widzek. Mm-hmm. Czy ja dobrze odmieniłam to zdanie? Wydaje mi się, że tak. Która napisała, że jest kontynuacja tej książki. Bo ja tam w update'cie mówiłam, że w sumie dziwnie się kończy, tak jakby była kontynuacja, ale w sumie nie wiem. No i jest kontynuacja. Kontynuacja, która wyszła w 2020 roku i nazywa się... gdzie to jest? A Beautifully Foolish Endeavor. I a propos tytułów, nie powiedziałam tego w update'cie, ale po angielsku tytuł tej książki można skrócić do ART. Mm-hmm. Natomiast tytuł drugiej części to jest BFE i z tego co ja widziałam w slangu, to jest takie miejsce, coś pośrodku niczego, pośrodku pustki. I nie wiem, czy dobrze w ogóle to interpretuję, ale działałoby to też na zasadzie połączenia z fabułą, więc jeżeli tutaj Hank Green postanowił zrobić takie miszmasze i ukrywać smaczki w skrótach tytułów, to bardzo fajnie, tylko w Polsce to nie działa. Mamy AFS. Co to jest? To mi się kojarzy z tą reklamą w Manu. Coś tam... Nie pamiętam już tej reklamy. Myślałam, że skojarzysz. Nie, ja mam w głowie tylko supermarket i PSN. O, to jest to! O, no, to nie tylko Manu u nas, to we wszystkich. Ja po prostu AFS. To tyle. cała refleksja o mojej książce. No i słuchajcie, jeszcze możemy dodać, że w tym vlogu robimy taki myk, jak robimy tutaj. Znaczy tam macie pozaznaczane, kiedy mówimy o jakiej książce. Więc jeżeli tutaj zainteresowała was dana pozycja i chcecie o niej tylko posłuchać, to tam sobie znajdziecie odpowiedni fragment, jeśli nie chcecie oglądać całości vlogu, tylko samą opinię o książce i informacje dodatkowe. To może, żeby was nie zostawiać w niepewności, książka mi się podobała. Po więcej do vloga. A propos dziwnie przetłumaczonych tytułów, co wykryłam z 2 tygodnie po skończeniu tej książki, mamy rok, w którym nauczyłam się kłamać. I teraz uważaj, bo tutaj z tyłu dwie siostry, no klasycznie, bo nie z przodu, ona nazywa się w oryginale The Wolf Hollow. Tak, czyli Wilczy Jar, no. I nie, że mi się nie podoba polski tytuł, uważam, że jest świetny. I on pasuje do fabuły i w ogóle ta książka się zaczyna od tego, że ona mówi, że to jest ten rok, w którym nauczyłam się kłamać. Ale The Wolf Hollow też jest super, jest takiej klimatyczne. Tak, ale jak myślę Wilczy Jar, to albo widzę Kroniki Jaru, albo widzę Wilczerkę. No może marketingowo to nie poszło, to brzmi tak super enigmatycznie i pasuje do tej książki mega, także... Wydawnictwo Dwie Siostry, zrobiliście to dobrze, jestem pod wrażeniem, ale z drugiej strony ten punkt odniesienia, że to jest ten Wilczy Jar, a on stanowi w sumie ta droga tym Wilczym Jarem, gdziekolwiek nasza bohaterka się udaje, czy z kimkolwiek się tam też spotyka w ramach fabuły, to ma sens, to brzmi też super. Tylko bardziej mi się podoba wersja angielska, gdyby się nazywało The Wolf Hollow, to ja brzmi tak, wiecie, mrocznie, klimatycznie, jesiennie. Książka pojawiła się zresztą w naszych polecajkach, to propozycja ode mnie do książek na jesień, do książek przytulaśnych, tak, dzisiaj słuchajcie, tyle odsyłów. W ogóle może się okazać, że sporo was na przykład ogląda ten film, ponieważ mieliśmy ostatnio wzrost subskrybentów i pojawili się właśnie z tych książek przytulaśnych, także witajcie, by the way. Książki przytulaśne. Książka, która jest teoretycznie literaturą dziecięcą, ale taką nie do końca,
z mrokiem, z takim trochę cierniem, z pazurem, tak bym to nazwała. Książkę, którą ty porównałaś i mi cały czas to porównanie siedzi w głowie, aczkolwiek nie chcę go ciągle używać. Przepraszam. Nie, czy wiecie, ja czuję się taka. Cytuję z Basi, że tutaj jest ten klimat taki właśnie muminkowy, to też osoby, które czytały tę książkę, zwracały mi uwagę na Instagramie, a z drugiej strony ja nie mogę się powstrzymać od tego porównania Mroczne dzieci z Bullerby, no, że no, to jest klasa sama w sobie. Książka przepiękna, która udowadnia, że literatura dziecięca nie jest tylko dla dzieci. Książka, która nie boi się podejmować trudnych tematów, wspaniałym klimatem wojny, która jest gdzieś tam w oddaleniu, z tymi konsekwencjami, które wpływają na życie ludzi w dalszej perspektywie, wtedy, kiedy wracają z tej wojny, kiedy muszą się z tym pogodzić, kiedy muszą żyć dalej. Historia również o kobiecości, o przechodzeniu z bycia dziewczynką, dzieckiem, w taką dorosłość, samoświadomość, co łączy się nie tylko z takimi klasycznymi rzeczami, ale z taką nową perspektywą, z podejmowaniem świadomych działań, z taką bardzo dużą dojrzałością. Wspaniała, cudowna, Stany Zjednoczone są piękne, przyroda, ten las, chcielibyście się tam zatopić w jesień i pozbierać z nimi kabaczki przed świętem dziękczynienia. Także ja jeszcze raz gorąco polecam. Cudo. A ja się zgadzam. Jak główna bohaterka chodzi tym wilczym jarem, to ja mam z drugiej strony przełożenie na... Boże, nie pamiętam już imion głównych bohaterek. Na główną bohaterkę z dzieci Bullerbyn, Lisę, jak ona biegnie do tego sklepu. Tak, i po kawałek kiełbasy dobrze otroszone. No, więc... Kompletnie inne tło, ale jakoś tak jak on chodzi do tej szkoły, albo do tego szewca, który miał psa. Ojej. I ten... O Jezu. Jeśli kochacie dzieci z Bullerbyn z waszego dzieciństwa, bądź nie z waszego dzieciństwa, bo tę książkę oczywiście też można czytać w każdym wieku, to rok, w którym nauczyłam się kłamać, The Wolf Hollow, pozycja dla was zdecydowanie. Poszłaś do wolnego jaru? Tak. W ogóle Zielony Jar Jadowskiej. Wilczy Jar? Czerwony Lotos. Arkady Saulski. Saulski, wiem, ale nagle tak weszłam w dziwne, niepolskie akcenty. Polska fantastyka. Fantastyka azjatycka, którą czytałam dobry miesiąc, a w zasadzie słuchałam. I w końcu tam dobrnęłam do tego końca. Do brzegu. Ale nie dlatego, że książka mi się nie podobała, tylko jakoś tak, nie wiem, nie mogłam się skupić. Mm-hmm. Jakoś tak, nie wiem, gdzieś tam sobie... Dryfowałam. Kentaru tu, a ja tam. W każdym razie o tej książce też odpowiadam więcej we vlogu. Ona mi się podobała, tak bardzo, uważam, że ona jest taka bardzo stabilna, jak na polską fantastykę. Bo ta polska fantastyka to jest owiana trochę takim nie wiadomo czym. Czasem się trafi coś pięknego okładkowo, a w środku mamy... zrzynkę z Wiedźmina, a czasem rzeczywiście te perełki gdzieś tam są. I to by była jedna z nich, tak mi się wydaje. Ale z drugiej strony nie chcę też jej tak jakoś super wywyższać. Będziesz kontynuować tę serię? Nie. No właśnie, do tego szłam, że nie będę kontynuować, bo gdybym kontynuowała, musiałabym jeszcze raz przeczytać Czerwonego Lotosa, ponieważ poziom mojego skupienia na tej książce to było 20-30%. I tych wszystkich zawijasów tam fabularnych ja za bardzo nie ogarniam. A, podobno druga część ma trochę inną fabułę, że że wychodzisz z innego punktu, więc że ona jest inna i niekoniecznie jest taka, że linearnie idzie po tej pierwszej. Niesamowicie podoba mi się tytuł. Pani Cisza. Jest taki bardzo, wiecie, język polski jest dziwnym językiem. Jednocześnie jest piękny, a czasami właśnie jak na przykład przy tym Wilczym Jarze, rzeczy lepiej brzmią po angielsku. No tak. Ale tutaj czasami się uda w ten taki śmieszny, takie, ja nie wiem jak to wytłumaczyć, mam takie po prostu uczucie, że coś mi się podoba w języku polskim. No cisza jest taka szeleszcząca. Pani Cisza, właśnie. Tak. Polska język, piękna język. No. Nie wiem, czy ja w ogóle w takie update'y chciałam dzisiaj wejść, ale trudno, musimy z tym kierować. A, mam tutaj jeszcze notkę, że trochę uzupełniła mi pustkę po wojnie makowej, bo to jednak fantastyka azjatycka i rzeczywiście one są kompletnie różne. Ale jeżeli tak jak ja... Znaczy, no wiecie... Tęsknicie. Nie czasami jest... myślę o tobie cały czas. To wiecie. Czasami myślę o tobie cały czas. Tak, I will follow you. Every break you take. No ale znacie. Znaczy naszą miłość. Ja też się zbieram w ogóle do Saulskiego, żeby gdzieś go tam ruszyć. Ale no... Czy coś zastąpi Rebekę Kuang? Smoka?
Dobra, idźmy dalej. Najśmieszniejszej, ale może takiej trochę creepy nucie. Moja trzecia książka Kurta Vonneguta w tym roku, czyli Śniadanie Mistrzów i ten radosny podtytuł, którego wam nie powiem, bo on jest pod kilkoma tytułami. Ja czytałam pod Śniadanie Mistrzów, ale wam tutaj wkleję ten przedłużony tytuł. Książka jest z pierwszej połowy lat 70. Nie powiem, że mi się nie podobała. Ona mi się podobała, bo się patrzy w moje notatki. Czy nie patrzy w moje notatki? Mam wrażenie, że już o niej mówiłaś. Mówiłam o kociej kołysce. Aha. Czytam w połowie miesiąca, bo trzy książki w tym roku rozumiem. Aha, to dlatego, bo dlatego... Czy utknęłam w pętli? Czy to symulakrum? Pewnie tak. Wracając do Śniadania Mistrzów, to jest książka z pierwszej połowy lat 70. Ja nie powiem, że ona mi się nie podobała. Podobała mi się. Uważam, że jest najdziwniejsza z tych wszystkich. Ona w pewnym momencie wchodzi w takie, że ja słuchałam jej, że stawałam i mówiłam... Kurcie... Co? Ale nadal mi się podobała, tylko po prostu najmniej z nich, z tych trzech. Jakbym miała ustawić, to najbardziej moja ulubiona to Kocia Kołyska, to właśnie druga, którą przeczytałam w tym roku, klasyczek, czyli Rzeźnia numer 5 na drugim miejscu i Śniadanie Mistrzów jest trzecie. Ta książka ma taki śmieszny koncept, w którym już na początku wiemy, co się nam mniej więcej stanie. Mamy dwójkę bohaterów, którzy mają się spotkać w pewnych okolicznościach i na życie każdego z nich ma wpłynąć to spotkanie. I my już właściwie wiemy, jakie są konsekwencje i przez większość książki obserwujemy drogę każdej z tych postaci do tego spotkania. Taką jednocześnie opisuje się ich przeszłość, tą teraźniejszość, samą taką drogę, zwłaszcza, że jeden z naszych bohaterów tam podróżuje autostopem. Jest to mój ulubiony w ogóle bohater, no bo jeżeli czytaliście Vonneguta, to możecie wiedzieć albo nie, ale on ma takich bohaterów, którzy powracają w kilku powieściach. Śniadanie Mistrzów służy, jak autor sam dodaje na początku, znaczy autor, narrator, służy zabiciu tych ludzi, że on właściwie to chce ich wywalić ze swojego uniwersum, więc stwierdził, że machnie książkę, żeby zakończyć. To brzmi super. Tak, i jedną z tych postaci jest Kilgore Trott. Kilgore, który jest autorem niezbyt, znaczy jakby z jednej strony jest bardzo poczytnym autorem science fiction, potem osiąga tam większe sukcesy. Na poziomie tej książki jeszcze nie za bardzo nikt go czyta. W sumie, kurczę, teraz cokolwiek więcej powiem, mam wrażenie, że YouTube stwierdzi, że to jest ban na nas, dlatego, że tam wchodzą takie tematy, że musicie przekonać się sami. Zdecydowanie to jest książka 18+. Może no nie do końca, no nie robię granicy, tak? Ale to jest książka już dla osób dojrzałych, bo ta metaforyka, która jest tam, no ona jest trochę obrazoburcza i ciężko czasem ją ugryźć. Może w ten sposób. Mnie akurat Vonnegut bawi, ja łapię, mam nadzieję, ten klimat i to sposób, na jaki on patrzy na świat i mi się to podoba, ale rozumiem, że to może być dla niektórych po prostu nie do przejścia i w ogóle, ach, obrzydlistwo. Takie realne, że to jest po prostu obrzydliwe, w jaki sposób on pisze. No i nasz Trud ma najpiękniejszy wątek w książce, dlatego że on opowiadając i jakby tłumacząc świat, czasem nawiązuje do niektórych z swoich powieści. Mamy takie historie w historii, które są przerażająco strasznie obrzydliwe i przecudowne. Bardzo w tym, ponieważ Vonnegut zawsze tworzy komentarz społeczny dla współczesnej jemu Ameryki i tego, w jaki sposób, i on jest hejterem, on ciśnie srogo, on ciśnie tak, że albo płaczecie, albo się śmiejecie. Tutaj jest ciekawy, poruszony motyw rasizmu. Ta książka zresztą jest przepięknie przetłumaczona, jak tutaj tam nazwisko tłumacza. To jest to nowe wydanie, które ja czytałam. Co prawda ono jest tam zmienione, wydaje mi się, że przez ojca i syna, ale tutaj wszystko będziecie mieć. Bo no ja jej słuchałam w audio, więc muszę się na pewno upewnić, czy to, co słuchałam, jest na pewno tym wydaniem, o którym myślę. I tutaj kwestia rasizmu w tej książce jest... Wow. W jednej strony mamy lata 70, jesteśmy już trochę po tym momencie, w którym mamy te największe wystąpienia osób czarnych, mamy też coraz więcej zmian, mamy już też odpowiednio zapisaną prawo, zaczyna chronić powoli, chociaż jakie to ma wymierne skutki, no to właśnie znajdziecie w Śniadaniu Mistrzów Vonneguta. Polecam, nie dla każdego, ale jeżeli czytaliście inne jego książki i chcielibyście spróbować kolejnej, to Śniadanie Mistrzów powinno wam się spodobać. Mroczniejszy odcień magii, Wiktoria Schwab. Znany też jako najmroczniejszy odcień magii. Dokładnie. W końcu przeczytałam. Tu czekają kolejne drugie części. Kolejne drugie części. I pod vlogiem naszym ostatnim rozpętała się taka
To się pojawiło, zrobiło się takie miejsce do tego, żebyśmy wszyscy nie lubili Lily. Lily. 50 wszyscy jej nie lubią i coś w tym jest. Lila, ach ta Lila, ona jest taką bohaterką bardzo jakąś taką, coś w niej jest, jest takiego niewygodnego. Ona też tutaj ma mnóstwo, ja mam takie wrażenie, nie wiem, możemy się dołączyć do tej dyskusji. Ona ma mnóstwo cech, które u mężczyzn są niewłaściwe. Mm-hmm. Są takie złe, są takie bardzo stereotypowe. Natomiast przy kobiecie, gdy pojawiają się te cechy, to one wtedy po prostu mają działać jako pokazanie, że kobieta jest silna. No klasycznie celebrujemy dokładnie i mi tutaj po prostu no zgrzyta, no. Mm-hmm. Jeżeli te cechy są złe, no to one są złe niezależnie od płci, prawda? No, więc z tą Lilą też mam taki problem, ale z drugiej strony, no, jednocześnie fajna dziewczyna. Wiecie, to jest tak strasznie dziwne, ona jest tam gdzieś na granicy. Ona też się zmienia. To jest jednak, okay. Ja tutaj bym szła w to, że wiem, że część z tych osób, które też dyskutowały, jakby nie lubią jej po prostu po całości w całej tej serii. Ja też może nie jestem jakaś, to nie jest moja ulubiona bohaterka na świecie, ale wydaje mi się, że Lila dostaje tutaj sprawiedliwość od Schwab w kolejnych częściach i ona się też zmienia. Tutaj Kel mnie bardziej irytował, tak jakbym miała patrzeć w perspektywie, dlatego że on dla mnie jest bardziej stały. Ja nie widzę tutaj takiego klasycznego progresu postaci. Rozumiem. Lila dla mnie ma trochę sensu, jeżeli chodzi o ten klimat, w jakim żyje, że ona poniekąd jest zmuszona do kreowania w ten sposób swojej osobowości, żeby przetrwać, bo ona ma jednak swoje cele, plany i marzenia i w jakiś sposób dla mnie ona się dostosowuje do rzeczywistości, która od niej wymaga. I potem dopiero, kiedy ona ma szansę przejąć własny los w swoje ręce, to staje się taką Lilą, którą chciałaby być, taką Lilą pełną, a nie Lilą, która musi po prostu dostosowywać swoją osobowość do rzeczywistości. A to jest w sumie też ciekawa sprawa, jeżeli chodzi o bohaterki kobiece, bo często się to pojawia tak, że to bohaterki kobiece wykorzystuje się jako taki uzupełniacz, sklepacz i one są po prostu przyklejone do innych, silniejszych postaci i odpowiadają temu, co jest potrzebne. Żeby być właśnie takimi stereotypowymi badassami jak Dora, bo tego wymaga czytelnik, tego wymaga sytuacja, tego wymaga kontekst książkowy, albo być postaciami bez osobowości, bo osobowość nie jest potrzebna dla fabuły. Mhm. Zgadzam się z tobą, właśnie o to mi chodziło. Jakby, wiecie, ja rzucam zdanie, a Zosia robi rozwijkę. Tak to działa na tym kanale, witamy. Ja tutaj inspirujesz mnie każdego. Ojoj. I zgadzam się z tobą. I jeżeli mówisz, że Lila zrobi jakiś po prostu w sobie, wiecie, Schachermacher, to bym w to szła, bo Kel rzeczywiście na samym początku on mi się podobał, a potem robi się coraz bardziej szary w tym wszystkim. No bo on jest taki... Tak zanika. I nie, mam wrażenie, to jest w ogóle najsłabsza książka w tym miesiącu, którą przeczytałam. Mm-hmm. I nie ciągnie mnie do drugiej części, ale jednocześnie zrobiłam sobie takie postanowienie, że ją przeczytam, całą tę serię w tym roku, bo wypadałoby w końcu, skoro już ją mam. Może taki auto-hate, nie? Tak. Czytaj! Ale z drugiej, czy to jest w ogóle debiut pani Schwab? Czy nie? Nie wydaje mi się. Bo zastanawiałam się, czy może dlatego, że to lewo jest debiut. Mi się, to jest że ona jakoś tak napisała wcześniej, ale słuchajcie. Zaraz zrobimy. Słowotoki bawią i uczą. W mojej piramidzie książek pani Schwab wciąż na dnie Adi. Nie ma nawet tutaj Adi w tej bibliografii na tym. Czy ona pisała wcześniej i pisała też w współpracach, pomaga przy komiksach, ale jeżeli chodzi o taką pełną serię, to tak, to jest jej cykl Odcieni Magii, jest takim powiedzmy jej takim pełnym, książkowym, fabularnym debiutem. Chyba, że się mylę, jeżeli znajdzie się coś innego, ale tak mi powiedział internet i zamierzam mu zaufać. No, bo to jest 2015 chyba pierwsza część jest po angielsku. Tak, więc może to dlatego. Te debiuty zawsze są takie, no nie da się, jak piszesz, jak się pisze po prostu cokolwiek, to w pewnym momencie na samym początku zawsze odwołuje się do czegoś.
Na przykład ja tak mam. I bardzo ciężko jest stworzyć osobę z krwi i kości, która nie byłaby w jakiś sposób stereotypowa. Chyba, że jesteś Rebeką Kułanki. No sobie. Chyba tak, ale to wiecie. To... to tyle z tej mojej dygresji. No będę czytać dalej. Będzie lepiej, według mnie jest lepiej. Dajcie znać, jeżeli czytaliście całość, która część jest wasza najlepsza, ulubiona. Dla mnie się najbardziej podoba druga. Trzecia, no, zakończenie historii, aczkolwiek tak bym szła chyba druga, nie, no pierwszą i trzecią dałabym na... Mogę pokazać. One są takie ładne. Ja też miałam dyskusję właśnie pod vlogiem, że te okładki trochę nie odpowiadają fabule. I tak troszkę nastawiłam się poprzez okładki na coś innego. A w sumie te kolejne, one są... No, są. Okej. Okay. Według mnie tak, ale wiecie, no to jest znowu prywatna opinia, może to chodzi bardziej one o estetykę. Są piękne. One są przepiękne i bardzo się cieszę, że zrobili do druki, że tak. Można je sobie kupić. A i Holland, mam nadzieję, że... O nie, bo to byłby, będzie spoiler. Lubię Holanda. Koniec. Koniec. Czy wy też lubicie? No i Raj. Raj też jest super. O, Raj to jest moja ulubiona postać całej serii. No. Może dlatego ta druga część i ta w sumie trzecia, tak. Zostając w uniwersum vloga, to ja tylko potwierdzę słowa Basi. Chcecie więcej? Zajrzyjcie tam. Arystoteles i Dante odkrywają sekrety wszechświata. I ja bardzo się cieszę, że poszłam tam z nimi i odkrywałam razem z nimi sekrety tego wszechświata. Moje główne porównanie to wciąż John Green, Szukając Alaski przede wszystkim. I powtarzam to ze względu na pochwałę, bo jeżeli jesteście na przykład w moim wieku i tak jak ja, mieliście tę przyjemność super fazy też na filmy, wtedy się pojawiły, bo zrobili ich Gwiazd Naszych Wina i potem Papierowe Miasta i serial Szukając Alaski z wszystkich adaptacji, jeżeli nie mieliście jeżeli nie mieliście okazji obejrzeć, cudo. Moja ulubiona po prostu jest tak świetnie zagrany, jest tak wspaniały. Na HBO Go. Dobrze. Nie oglądałam niczego, co wymieniłaś. A, no może dobrze. Z tymi dwiema pierwszymi to był też... jak się nazywał ten Nat Wolff? Ten aktor, który grał w jednym i w drugim filmie, tam też była taka faza na niego, on się zrobił super popularny. Czyli nie mówię, że zły aktor w żaden sposób, ale pamiętam, że on łączył. Ale Szukając Alaski, adaptacja genialna, chyba najbardziej też klimatyczna i mroczna z tych wszystkich książek. I właśnie Arystoteles i Dante mają te same vibe. To jest taka historia, którą chcielibyście przeczytać, mając tyle lat co bohaterowie. To jest taka historia, która nie otwiera jakiejś takiej super gamy emocji, że piorunuje, że ci bohaterowie opowiadają też, nawet jeśli to jest w pierwszej osobie, czy właśnie mamy takie ukierunkowanie. Mówię teraz z pierwszej osoby. A tak, pierwszej osobie, tak, to jest pierwszej osobie, to jest z perspektywy Ariego. Już nie chciałam tutaj, żebyście, wiecie, błąd kardynał, jak na maturze. Że to jest takie plucie emocjami, że młody bohater jest taki otwarty i tak dalej, bo masa z nas nie jest. Masa z nas, nawet jak myśli o swoich emocjach i czuje, zwłaszcza w młodym wieku, to nie umie tego nazwać. Nie umie znaleźć tego źródła, nie umie pójść za tymi emocjami i rozwiązać tych wszystkich problemów. I to jest w porządku, i to jest normalne, i to jest cudowne. I tutaj w tym takim przyćmieniu, kiedy idziemy z naszymi bohaterami, jesteśmy w stanie to czuć. A jako dorośli czytelnicy z perspektywy czasu, kiedy łapiemy ten kontekst, mamy ten element docenienia tego, jaki to jest kawał dobrej literatury młodzieżowej. Bo kawał dobrej literatury młodzieżowej powinien być sprzedawalny w każdym wieku. Może nie zmieni wam szuruburu w głowie i nie zrobi wow, ale docenicie to za kunszt. Także niezależnie znowu od wieku polecam. A jeżeli macie kogoś właśnie w wieku 15, 16, 14, tak, ja już widzę, ręce czekają, to ręce, polecam kupić. Bardzo się cieszę, że ta książka została wydana w Polsce, bo to nie jest nowa pozycja, ona została w oryginale wydana w roku 2012 i wydawnictwo Unimedia dało nam tę książkę w tłumaczeniu polskim i to jest świetne i bardzo się cieszę. Jestem wzruszona tym faktem. Także czytajcie Arystotelesa i Dantego, dajcie im się ponieść w tajemnicę wszechświata. Ależ mam teraz łącznik. Pozostając w wydawnictwie Winidia i pozostając w książkach, które w jakiś sposób łączą się z Johnem Greenem, czy John Green wchodzi na te nasze obok Nila Schustermana i Jaya Christopha? Jeszcze jego głowa nie śni mi się po nocach, taka lewitująca. To tam właśnie siada. Wszystkie kolory moich wspomnień. Emily Pan. Książka, oj, chyba najlepsza w tym miesiącu książka.
Przepraszam. Dosyć taka, nie powiedziałabym ciężka, nie schodzimy tutaj do piwnic aż tak mocno, ale stoimy, siedzimy sobie na schodkach prowadzących do nich. Do niej. Książka opowiadająca o Lee, o dziewczynie, której mama popełnia samobójstwo. I Lee no, musi z tym jakoś sobie radzić. Już automatycznie ściszam głos, wchodzimy na rejony dosyć wrażliwe, rejony bolesne. I tak naprawdę przechodzimy z Lee przez całą jej fazę żałoby, odkrywamy jej historię. Ona sama odkrywa swoją historię, odkrywa historię swojej rodziny i uczy się sama siebie na podstawie tego właśnie, kim była jej mama i co ją z tą mamą łączyło. Niesamowita książka. Chciałabym w ogóle... Agnieszka Brodzik przełożyła tę książkę i... To jest... Ja jestem, widzicie tutaj zakładkę po 100 stronach i ja już jestem pod wrażeniem. Ta książka jest tak pięknie napisana. Zabieg, który został tu użyty w ogóle przez autorkę, że główna bohaterka, ona radzi sobie ze światem, z uczuciami, z sytuacjami, przyporządkowując je do kolorów, to jest niesamowite. I to nie są kolory typu żółty, zielony czy niebieski. Żółty akurat kojarzy się z jej matką. Tak, ale to chodzi mi o to, że to jest cała paleta barw. I czasem ja po prostu siedziałam z telefonem i co chwila sprawdzałam w telefonie nazwy tych kolorów i jakie to są kolory. I to była niesamowita podróż. To było doświadczanie książki na kolejnym poziomie. Mhm. Coś wspaniałego, naprawdę. Przemądra, przeinteligentna, przesmutna, ale też pełna takiej wrażliwości, pełna nadziei i pełna takiego... jakichś takich uczuć, które myślę, że każdy w nas ma i które są skrywane, więc ja nawet nie będę nazywać tych uczuć, ale ona myślę, że każdego dotknie w jakiś taki sposób. Jeżeli jesteśmy fortepianem, to ta książka każdego z nas w odpowiedniej klawisz. Ej, ładna metafora też do fabuły, o tutaj. Ja tutaj, bardzo mi się ta książka podobała i dałam jej 4 gwiazdki, ale myślę, czy nie zmienić na 5. Została we mnie i naprawdę... czy ja jeszcze tutaj coś sobie napisałam? Napisałam temat depresji i tak, ona tutaj bardzo dobrze porusza w ogóle całe te, już po książce warto sobie przeczytać słowo od autorki z jej doświadczeniem i to, co się wiąże z napisaniem tej książki, więc tutaj ten temat jest ważny i dobrze jest edukować się na temat depresji, na to, co depresja robi z człowiekiem. Dlaczego tak naprawdę ona jest wciąż ona jest takim troszkę widmem w tej naszej społeczności, bo każdy odczuwa ją inaczej. Czasami niektóre rzeczy pomagają innym, innym niektóre nie pomagają w ogóle. I jest to po prostu taka studnia, troszkę przerażająca, w którą jednak trzeba zajrzeć. I co jeszcze chciałam powiedzieć? Aha, wydawnictwo Winidia. Ta książka jest wydana tak pięknie, że ja nie mogę. Naprawdę. W ogóle ona ma tutaj przy każdym rozdziale, ona ma taką symbolikę i ta symbolika też pozwala Wam się poruszać po tej książce. Tak, bo tutaj mamy i te ucieczki w przeszłość, tak, i tą linię teraźniejszą. Wiemy dokładnie, gdzie jesteśmy. Dodatkowo niesamowicie podoba mi się ten font, ten numer, nie numer, tylko rozmiar fontu i tego, że on się wydaje taki bardzo drobny. Ale jak się czyta, to ale czyta się tak wygodnie. No. To jest tak piękne przeżycie. Chwila z tą książką, że po prostu idźcie w tę chwilę. Już. Tak sobie myślę po moim rozpoczęciu jej tylko, że ona znowu właśnie, poza tym, że to samo wydawnictwo, to tak jak w przypadku Ariego i Dantego, ona znowu ma ten target trochę niższy, to znaczy nasza bohaterka też ma te 15-16 lat, więc to znowu jest taka literatura, która jest przepięknie skrojona do... tego wieku i wydaje mi się, że dokładnie. To jest super cenne, że bo my cały czas, sama powiedziałaś, porównujemy do Johna Greena. John Green jest takim ultimate wyznacznikiem trochę takiej literatury, że właśnie ona jest skierowana do takiego targetu, powiedzmy. Jak dobrze, że powstają książki inne, które są skierowane do tego targetu. My możemy nawiązywać i porównywać, ale wow, super, młodzi ludzie potrzebują takich książek. Tak. Ja bym dała sobie rękę uciąć. Może stopę, bo i tak jej nie czuję w tym momencie. To jest może trochę mniejsze poświęcenie, żeby dostać taką książkę właśnie w tym wieku ja i też zawsze wracać. Też sobie teraz myślę o tym, jak powiedziałaś, że mamy takie
bycie dzieckiem, bycie nastolatkiem wiąże się zazwyczaj z jakimiś bardziej pozytywnymi doświadczeniami, natomiast właśnie te wszystkie ciężkie tematy wydają się być tematami typowo dorosłego świata. A tutaj mamy to połączenie i pokazanie, że młodzi ludzie też po prostu przeżywają swoje własne tragedie albo po prostu doświadczają tego, co wydawałoby się, że jest zarezerwowane tylko dla dorosłych. Więc tak, dobrze, że powstają takie książki. Także wiecie, Pokusia wewnętrzna. To jest i wydawnictwo, i nazwa. Zdecydowanie Winidia. I to jest bardzo, bardzo potrzebne. Książka, która nas poróżniła. Nieprawda! Nie, no nieprawda, ale ja się ześmiałam, bo rozmawiałyśmy już o niej trochę wczoraj, zanim ty ją jeszcze skończyłaś. Ja ją skończyłam wcześniej. Witamy na naszej linii czasowej. Ale ty dałaś jej 3 gwiazdki ostatecznie na Goodreadsie. Tak, ale... A ja jej dałam 5. Ja w ogóle, bo ja tutaj chciałam zacząć te gwiazdkowe wytłumaczenia względem Dory. Tam dojdziemy. 3 gwiazdki to dla mnie naprawdę szerokie spektrum. No, wszystkie książki, które przeczytałam, oprócz Wszystkich kolorów, mają 3 gwiazdki. A zobacz, na jakich różnych poziomach. Nie, no to prawda, więc prawda. Ta jest bliżej 4. Prawda? Prawda. Prawda jest taka. W moim przypadku to też jest trochę spektrum. Ja dałam jej 5 przede wszystkim dlatego, że zastanawiałam się, myślałam o 4, no bo to byłby taki klasyk. Ta książka mi się naprawdę podobała, uważam ją za porządną i to miała być dla mnie 4, poruszyła mnie. A potem sobie myślałam, jakie inne książki tego rodzaju gatunku czytałam, które podobały mi się bardziej. I ja jej tę 5 dałam takim awansem, po prostu uznałam, tak powinny być pisane dla mnie książki tego typu. W ten sposób to jest mój typ i to jest taki bardzo emocjonalny element, że... No właśnie też. I tu mi tej emocji zabrakło, dlatego ja, wiesz, wszystkie, które mi się podobają, ale które nie mają emocji, to jest 3 od razu. Bo potem jak są emocje takie easy peasy, to jest 4, a jak już po prostu odlatuję, czytajcie, uwielbiam, kocham, to już 5. No więc... W ten sposób. Jeżeli chcecie o odlatywaniu i o uwielbianiu, to w moim przypadku znowu kieruję was do vloga, bo ja tam ją czytałam, się rozgadam w Cozy Booksach, też o niej mówię. Nie ukrywam, kocham tę książkę, ale teraz przekazuję ci ją jako tę fajkę pokoju. Opowiedz swoją historię. W tym razie, skoro mówiłaś o niej w naszych ostatnich 2 filmach, to może nie będę mówić fabuły. To jest dosyć głośna książka, bo ona miała niedawno premierę, więc mam nadzieję, że wszyscy ogarniają. Ja się próbuję wymigać od powiedzenia fabuły, bo nie lubię tego robić. Więc tak jak powiedziałam, oceniłam tę książkę na 3, ale bliżej 4, ponieważ nie podszedł mi wątek romantyczny. I tutaj i August i Jane lubię jako osobne jednostki, ale razem one mi tworzą jakiś taki śmieszny zgrzyt. Coś w tym, jakoś tak nie byłam, zabrakło mi tutaj, może w sumie, kurde, nie wiem, bo od strony August mamy tutaj pełną gamę emocji do Jane, ale właśnie w drugą stronę, może dlatego, że nie poznaliśmy historii Jane i ja się trochę czuję, jakby Jane nie traktowała poważnie całej tej relacji, mimo że na przestrzeni książki widzimy, że tak nie jest. Ale coś mi tu zgrzyta i to nie był taki wątek, który ja po prostu, wiecie, kartkowałam, o Boże, tak w końcu, tylko bardziej tak przerwał mi zwiedzanie Nowego Jorku, a ja chcę wrócić do Nowego Jorku, Big City Life. Nie no, ale relacja... Welcome to New York. No tak. I Taylor Swift pomiędzy tym. Świetny był ten Nowy Jork. Też o tym myślałam, ale z drugiej strony to w jaki sposób August odbiera ten Nowy Jork, to jest pryzmat w dużej mierze, no wiadomo, innych relacji też, ale też wpływu Jane. Tak, pod koniec tak. I tam wtedy dlatego ucieszyłam się końcówką. Okej. Okay. Jakby tak. Ten środek, chyba najbardziej, ten po prostu najbardziej intensywny moment między nimi, to mnie po prostu tak jakoś tak, nie wiem dlaczego, nie wiem, za dużo myśleń typu, jak one ogarniają to w tym metrze. To już wczoraj się zastanawiałyśmy, ale my ogólnie mamy dosyć duże rozkminy, jeżeli chodzi o powiedzmy sceny wszelkiego rodzaju zbliżeń, że tak, czy to działa ta fizyka? Jakby muszę sobie to narysować. Ona stoi czy siedzi? Ja jeszcze o tym będę dzisiaj mówić, bo w tej książce mi się zgadzało, i miałam nawet takie dobrze pomyślane. To nie było jakbym dałyśmy ostatni after, a ja... Te cięcia nie działają, co się tutaj dzieje? Tak, my się to, znaczy
torturujemy i świetnie bawimy na takich rzeczach. Dokładnie. Ale tak, no tutaj... Więc ten wątek spowodował, taki. Ale ten queerowy Nowy Jork, Boże, jakie to było cudowne, ja tam chciałam zostać, ci ludzie, to mieszkanko. Wagą dziękujemy, jedną już mamy. No, turlanki spadanki. Turlanki spadało, jej! Te rośliny, które oni tam mają. Tak, Boże Święty, Niko, Majla, Wes, o Boże. Niesamowite postacie, niesamowite spektrum różnorodnych osobowości, kolorowy Nowy Jork, który aż wsiąka w ciebie, w nas i czuję, ja czuję ten deszcz na tym asfalcie, ja słyszę te taksówki w głowie i chciałam tam zostać, naprawdę cudowna jest ta książka pod tym względem, tak. No, czyli... Wycięłam się. Najmocniejszy moment, najmocniejszy punkt w sumie zostaje nam zgodny, tak jak ustaliłyśmy. A tak. Poza tym reszta to już chyba jest to, czy was to złapie za serce i będziecie fanami tak jak ja, czy może jednak trochę mniej, jak w przypadku tak. Basi. Oj, bardzo mi się podoba ta okładka. To są moje ulubione odcienie różu i ten taki jakby już fiolecik. Lawendowy fiolecik. No, niesamowicie. Te czcionki, przyzwyczaiłam się do tej czcionki, ale ta czcionka na początku bolała mnie od niej głowa, ale to też jest subiektywne, więc... Ale z drugiej strony polecam tę książkę. Czy teraz płyniemy w stronę Red, White and Royal Blue? Tak, ja już mam ją na czytniku w ogóle od chyba roku. No ja mam ją w audiobooku zapisaną, no. Także może będziemy... To jest śmiesznie brzmi, jak razem zajmujesz się książkami, ale co, może Buddy Read? Poczytamy razem? Jej. Zobaczymy. Musicie czekać na to. Rozpoczynamy segment pani Jadowskiej. Będzie długo. Segment. Dajcie na szybkość dwa razy. Będzie. Pewnie będzie zabawniej. Trochę tak. Chociaż zanim dacie na długość, na prędkość, to szybko tutaj się zaraz pojawi, w jaki sposób czytać panią Jadowską. Update? Ponieważ trochę się pozmieniało względem tego, co wam dawałyśmy znać. Ja już teraz więcej wiem, bo bardziej się zgłębiłam w uniwersum. To dla ciebie też w takim razie. Dużą pomocą są na pewno Ropuszki, czy jedna z książek, które ja czytałam. Ty zresztą teraz zaczęłaś czytać. Tak, już jestem po pierwszym opowiadaniu. Tam jest cała mapka w ogóle i pani Jadowska zrobiła całą linię czasową i SQN to przepięknie wydrukował, także to też polecam, ale jeżeli nie macie dostępu, no to tutaj jest właśnie to, w jaki sposób można czytać. No ja, oczywiście możecie czytać nie po kolei, ale tu unikniecie w miarę możliwości spoilerów, tak myślę, nie gwarantuję, nie przychodźcie po mnie w nocy, bo już się boję, ale jakaś taka pomoc, jeżeli się przyda. No dobra, lecimy. Co udało tobie się przydać? Bo ty jesteś chronologicznie tak. Wcześniej w uniwersum pani Jadowskiej. Na budowanie historii, uwaga. To było tak, że w ostatnim filmie, w przedostatnim, w Cozy Books, zapytałam się kulturalnie Zosi, czy z moją znajomością heksologii, Zosia opowiadała mi o wszystkim i o niczym, co się działo na przestrzeni. Nie odpowiadałam ci o dwóch ostatnich częściach. No tak. Czy ja mogę zacząć czytać Ropuszki? Ona wtedy powiedziała, że nie. No bo dlatego, że nie czytałam, nie opowiedziałam ci o dwóch ostatnich częściach. Więc ja stwierdziłam, że wejdę w heksologię i przesłuchałam, bogowie muszą być szaleni. Tam powinno być bogowie i czytelnicy. Czytelnicy muszą być szaleni, że tam idą i stamtąd w ogóle wracają. Tam się ginie. I... Pamiętacie, jak gdzieś 10 minut temu powiedziałam wam, że trzy gwiazdki to szerokie spektrum, no to ta jest bliżej dwóch. Ale nie miałam serca dać jej dwóch, bo ja się w sumie dobrze bawiłam na tej książce. Ile to jest sprawa pani Joanny Osydy, która to czytała? Dokładnie. W ogóle, na samym początku, jak zaczynałam słuchać audiobooka, mój mózg zrobił jakieś k i usłyszałam, że tę książkę czyta Aneta Jadowska, więc pomyślałam sobie, ale zarąbiście! Wajby jak Blanka Lipińska i 365 dni. I potem skończyłam książkę i tam czytała Joanna Osyda. Tak wytyfy. Pani Joanno, pięknie pani przeczytała tę książkę. To jak pani czyta Kochan Riemon? Tak. To jest niesamowite. Słuchaj, ja za każdym razem będzie mam dreszcze. Przez kolejne cztery części. To jak powtarzać. Ona mówi kochanie, ptaszyno, kotku, to nawet nie brzmi cringe'owo w jej ustach. To wszystko ja jest takie cieplutkie. Ja głowa przed panią Joanną, że pani Joanna to wszystko przeczytała na głos. I ja słyszałam. Był jeden moment, kiedy ja tak... Czasem pani Joanna stwierdziła, że już wysiada. Z tego pociągu, a ja wtedy... Mam taką ostoję, kiedy ona to czyta, to ja czuję, że ona jest tam ze mną trochę i że tak. Razem to przeżywamy. Ale powiem wam, że to było niesamowite, no w sumie nie, bo przyspieszałam,
8 godzin, bo ja sobie wtedy robiłam ciasto, odkurzałam, chodziłam na spacery, chodziłam po manusz, robiąc miny typu, dobrze, że miałam maseczkę i nikt nie widział, jak to po prostu jest... cringe'uję w środku. Co mogę powiedzieć o tej książce, o czym Zosia już nie powiedziała? Chyba nic. Dora oczywiście, tak jak napisałam w update'ach, wchodzi w taki pick me girl i jest taka strasznie nie sympatyzująca ze swoją płcią. No nienawidzi kobiet. Nienawidzi czasami. Kobiet i po prostu jakoś tak i mnie to boli, ale z drugiej strony, no i wiecie, ona jest taka wyjątkowa, bo ona jest taka i owaka. Jak się okazuje, że coś jest niemożliwe, to tam wchodzi Dora, cała na czarno, robi tak i ho, 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 ho. A jak nie jesteś jak Dora, to... jesteś... sucz. O, no Jezu, po prostu. Nienawidzisz też tego słowa po tym? Nie znoszę, po prostu strasznie. I kobieta, która miała być po prostu złoczyńcą w tej drugiej części, ja miałam do niej tyle sympatii i tyle współczucia, że ja nie wiem, co się stało po prostu. I wiecie, Bal. Boże, to 2A przez panią Osydę. Cudowne. Bal. Tak, więc ja idę gwałtownie do trzeciej części, którą też sobie przesłucham, bo nie ma szans, żebym to przeczytała. Mówiłam, bo wydrapiesz sobie oczy? Więc i tam idę. I rozpoczęłam ropuszki. Czytam te opowiadania, które względem osi czasu są przed Złodziejem Dusz. I w sumie muszę przeczytać trzecią część Hexalogii, żeby pójść dalej do kolejnych, a nie chyba trzech. A nie Wilk w Owczej Skórze nie jest 1,5? Może coś tam jest. Coś tam jest. No, ale to... Na razie się cieszę, że mam ropuszki. Dostałam od mojej mamy. Więc wiecie. Szczęście, bo mam ropuszki. No właśnie opowiadając w ogóle o... Ja tutaj mam... Bo słuchajcie, to było tak dawno, bo ja kończyłam na początku września tę ostatnią część Hexalogii, czyli Na wojnie nie ma niewinnych. Podsumowanie z Hexalogii. Ja może już więcej też tam jakoś super nie będę rozwodzić. Ta część podobała mi się zdecydowanie mniej niż część piąta, ponieważ piąta według mnie, tak jak opowiadałam wam w sierpniowym wrap-upie, podobała mi się najbardziej w tym moim radosnym wykresie, który tam narysowałam. Także wklej tu jeszcze raz ten wykres. Nie, chyba go usunęłam, aczkolwiek on jest nieprawdopodobny, dlatego że ja ustawiłam tam też, że ta szósta część będzie zwyżkowa, bo ja taką miałam aspirację, że to będzie szło. Takie były prognozy na ten wykres. Niestety zrobiło... Nie jest aż tak strasznie źle, ale... Pani Aneta Jadowska porusza tam bardzo trudne problemy, które według mnie są ważne. Właśnie patrzy mi w notatki, ja się nie mogę skupić. Które są według mnie ważne, zwłaszcza jeżeli chodzi o takie kwestie przełożenia tego Tornowersu na kwestie rasizmu, na kwestie nietolerancji. Super, pomysł genialny. On potem jest i w opowiadaniach pani Jadowskiej, i wydaje mi się, że w późniejszych książkach zdecydowanie lepiej ugryziony. Tutaj, nie wiem, no mnie się w pewnym momencie... Mam taką historię, że jak kończyłam słuchać tej książki, i zaczęło mi się robić tak źle, że trochę wydawało mi się to, nazwałam, trochę niesmaczne, a trochę po prostu takie złe ugryzienie bardzo ciężkiego tematu i te porównania mnie tak... No do mnie nie trafiły, może do kogoś innego trafiły, do mnie osobiście nie. To się bardzo cieszyłam, że przerzucałam wtedy 5 metrów sześciennych drewna. Bo to mnie wyzwalało pod koniec tej książki. Tak kończyłam Hexalogię, rzucając drewnem. Ale zakończenie, byłam bardzo podekscytowana. Bohaterowie na tym etapie, wielu z nich bardzo lubię, niektórych nie mogę znieść, ale to, że potem wzięłam się właśnie za ropuszki, które też przeczytałam w tym miesiącu, to, że poznałam te wszystkie osoby, które tam są i mogłam poznać ich historie takie bardziej personalne, albo bardziej, jeżeli nawet one były przez pryzmat Dory, albo Mirona, albo kogoś innego, to były takie, wiecie, jak w Avengersach każdy jest na swoim queście, to trochę tutaj taki robi się team-up różnych postaci, które lubicie i gdzieś tam lecicie. Te opowiadania, które są w ropuszkach, są lepsze i gorsze. Drugie wydanie, bo z tym go korzystamy i tego czytamy to uzupełnione. Tak jest tutaj, mówię o ropuszkach, a tutaj przecież to piękna istota, czy mogę ci ją dać? Tak, ja ją potrzymam. Dziękuję. Więc tutaj te opowiadania są lepsze, gorsze, to drugie wydanie jest uzupełnione właśnie, wydaje mi się, o te lepsze opowiadania. Ja mam kilka fawów, no po prostu opowiadanie o Romanie. Roman jest jednym z moich ulubionych bohaterów, także wampirze opowieści są super. Moje wielkie wilcze wesele, świetne. Jest
mam trochę zarzutów, ale to jest też tak duża książka i tak szerokie spektrum tych opowieści, że tutaj musiałam chyba poświęcić oddzielną godzinę, żeby wam powiedzieć, co sądzę o każdym opowiadaniu. Ogólnie bardzo na plus, zdecydowanie lepiej niż cała heksalogia. Ja mam wrażenie, że pani Jadowska dla mnie... Może to jest rzecz trochę, że w tej krótkiej formie na tyle krótko jesteś z tymi bohaterami, że jeszcze nie kiśniesz? To jest bardzo słaba refleksja, ale nie, no tutaj to bardziej się śmieję. Naprawdę podobały mi się ropuszki, naprawdę podobają mi się opowiadania pani Jadowskiej. Czuję taką ekscytację, żeby przeczytać Dynię i Jemiołę, ja też, że ja nie mogę. Zwłaszcza, że ją też mam. Ja czekam na koniec października, żeby wejść w ten klimat właśnie między Halloween a Bożym Narodzeniem i żeby było spooki. O innych książkach pani Jadowskiej, na przykład Cudzmyt Marinie, no my powtarzamy to zawsze. Koniec. Koniec! Jeszcze przeczytałam Kurczaczka i Salamandrę, spoilerując sobie Dzikie Dziecko Miłości. Tam są trochę spoilery do serii o Witkacu. Starz Witkacem, ale może być Witkacu. Tak muszę pokazać tę serię. Też ją mam. No niedługo wychodzi kolejna część. No, w październiku. No, więc tutaj trochę spoilerów, ale były to cudowne opowiadania. One są takie niby o młodszych bohaterach, bo tam się pojawia na przykład postać Sali, właśnie postać Kurczaczka, ale także są nawiązania i tutaj też kolejny spoiler do serii o Nikicie i jest Michaś. Michaś jest tak cudowny. I więc tutaj no to sobie, jeśli zrobicie takie, to sobie trochę zaspoilerujecie, ale za dużo informacji się w sumie nie odkrywa. Może wam brakować trochę kontekstu. Nie brakowało, zwłaszcza w kontekście Szamańskiego Tanga i serii o Witkacym, no bo to są jednak na tym etapie już dwie książki, tak? I tam już poznaliśmy tę bohaterkę. Ale nie, nadal jest to przeurocze, super. To nie są opowiadania skierowane do dzieci, nie wiem, takie jak Franek i Finka, że to jest literatura dziecięca, ale właśnie opowiadająca o tych młodszych bohaterach. I właśnie tutaj ten problem, to jest moje porównanie, bo w pierwszym opowiadaniu właśnie o Sali, tam znowu nawiązujemy do tego problemu rasizmu, nawiązujemy do tego, w jaki sposób są traktowane właśnie dzieci, czy są inne, że w jaki sposób działa inaczej ich magia, że nie wpasowują się w te zwyczajne ramy tornowersu, które chcieliby niektórzy bohaterowie, żeby one tak działały. I to jest tutaj przedstawione tak świetnie, genialnie, w porównaniu z tym, co się dzieje na Wojnie Nie ma Niewinnych. Niebo a ziemia dla mnie. W Kurczaczku i Salamandrze to działa. Ja nie wiem, jak to jest możliwe, ale jest możliwe. Także to też wam bardzo polecam. Doświadczenie? Możliwe. No. Przemyślenie tematu na nowo? Wiecie, może to jest po prostu, znowu powtarzam, rzecz tego, że akurat w opowiadaniach to do mnie trafiło i zostało tak ugryzione, że mnie przekonało, a na końcu heksalogii tak bardziej rzucanie drewnem. Książka, której prawie zapomniałam, a też ją czytałam we wrześniu, czyli Dobrzy Sąsiedzi, Sary Langan, a trzeba jej oddać sprawiedliwość, ponieważ to był kawał całkiem niezłego thrillera. Może ja miałam nie do końca takie oczekiwania, jak się spotkałam, ale to jest rzecz tylko moich oczekiwań i tego, że się nie spełniły. Książka, która opisuje, no właśnie, kiedy zło mieszka obok ciebie. Mamy takie klasyczne osiedle w Stanach Zjednoczonych, mamy tam mieszkające rodziny, taką klasę średnią, wyższą, te relacje między tymi osobami, no i mamy nową rodzinę na ulicy, która nie za bardzo wpisuje się w te ramy, które wyznaczają standardy. No i mamy też rodzinę, która ma no, bardzo dużo mrocznych w sumie sekretów i pojawia się nam jakaś taka no, zadra między tą rodziną nową, a resztą tej ulicy, kiedy sami sąsiedzi właśnie postanawiają oddać sprawiedliwość swojej sprawie. I to właściwie tyle, bo wydaje mi się, że tutaj na samym początku tej książki już nam jest mniej więcej opisana ta sprawa, tak bardziej enigmatycznie, ale potem to my się bardziej wgryzamy w to i dowiadujemy się, jak to się stało, bo tak jak ty wspominałaś, bo czytałaś tę książkę w sierpniu, to no mamy ten taki element trochę takiego paradokumentu, że patrzymy na perspektywę tej historii już, że ona niby się wydarzyła i że parę lat temu i że wciąż specjaliści, dziennikarze, fani teorii spiskowych wciąż próbują odkryć, co się wydarzyło naprawdę. I to jest bardzo ładnie tutaj wygrane, zwłaszcza, że widać, że niektórzy mają bardzo subiektywne opinie na temat tych sytuacji i nie kryją się z nimi w tych takich przerywnikach tam właśnie opisach, które są pokazane właśnie, nie wiem, jakieś takie reportaże na temat tych wydarzeń, z drugiej strony wywiady z osobami, którym udało się przeżyć, mogę tak powiedzieć. Ale to, co w tej książce najbardziej mnie ujęło, o dziwo, to jest fakt, że ona dzieje się w przyszłości. Nie jakiejś super dalekiej, aczkolwiek który tutaj mamy rok? 2027, kiedy się dzieje fabuła. Aha. Opisy niby patrzymy na to z perspektywy 2040, tak. A dzieje się to w 2027. Czyli w sumie ja myślałam, że to jest tak trochę więcej w przyszłości, ale kurczę, to nie jest za 6 lat.
Boże święty, nie wchodźmy tam. No właśnie. Ale śmieszna jest ta przyszłość, bo nie śmieszna, ma latających ludzi. Nie ma latających samochodów. Jest taka, wiecie, taka, nie? Co? Ja wciąż miałam wrażenie, że to są takie lata 80. No. Zwłaszcza po ubraniach, po stylu tej rodziny właśnie, tej takiej niepasującej do tych ram. Może ona, jest, może ona jest właśnie tak dopasowana, no, że ma trochę taka być tutaj stereotypizacja. Ale jednak no, to jest niby za te 7 lat. Ale no, czy no 6, Boże, nie umiem liczyć, nie umiem czytać, nie umiem liczyć. Niedługo 5. Zbliżamy się. Ale to, co chciałam powiedzieć, tutaj niby ta rzeczywistość ma być taka niby dystopijna, ale czy jest. Bardzo tutaj jest ważnym elementem, który w sumie kształtuje te fabuły i wpływa na przebieg wypadków, jest kryzys klimatyczny. I to w jaki sposób tam te wydarzenia, te najbardziej dramatyczne z samego początku i to na przykład jak wpływa to na komunikację niektórych bohaterów, na połączenia telefoniczne, ta temperatura, która tam jest. Także thriller, trochę taki psychologiczny, trochę taka zagadka kryminalna, paradokument i jeszcze ten element właśnie kryzysu klimatycznego, który w ogóle jest tak przepięknie wygrany na koniec tej książki, kiedy już mamy perspektywę czasu i to są te lata 40. Tak mi się podoba, że autorka stwierdziła, że właśnie zrobi to z tej perspektywy, jednym z tych elementów, kiedy tam już też te temperatury zaczynają wzrastać, jak wygląda w ogóle świat po tym wszystkim. Niesamowicie mi się to podobało, w ogóle mój ulubiony element tej książki. Ona jest też super wydana, bo tutaj jest... nie wiem, czy ty miałaś to na... Miałam, tylko że strasznie niewygodnie się tak, na czytniku musi być to niewygodne. Więc, ale to jest co jakiś... Co jakąś część, że... No nie, bo to będzie spoiler, ale po prostu wiesz, o co mi chodzi. No tak, no. Pojawia nam się stan tej ulicy, mamy ją rozrysowaną, tak. Mamy tutaj poszczególne rodziny, które mieszkają. To się dzieje w czasie wakacji, w ogóle tam początek to jest koło 4 lipca i świętowanko, Dnia Niepodległości. No i ponieważ to są wakacje, na przykład niektóre z tych rodzin opuszczają domy, wyjeżdżają, też te rzeczy, które się tam dzieją, też wpływają na to, że ktoś na przykład jest, kogoś nie ma, więc mamy taką rozpiskę, kto, jak się nazywa, ile ma lat, gdzie mieszka i czy aktualnie przebywa na tej ulicy, na strasznej Maple Street. No i tutaj bardzo polecam, to jest trzeci thriller z tego roku, który polecam. W ogóle podoba mi się jej nazwa, bo ona jest, ta ulica, trochę taka klejąca właśnie. O, tak jak syrop klonowy. No, ona jest taka trochę lepka i taka, czujesz, wie, jak się obkleisz tym. Tak, zwłaszcza jak tam jak jest ta ziemia i to wszystko, tam jest tak lekko. Plus te temperatury, to gorąco, wilgotność, no. Polecam, Dobrzy Sąsiedzi. Przypomniałam sobie, jak pokazałaś mi rozpiskę, że miałam powiedzieć, że w Czerwonym Lotosie nie ma mapki. To znaczy, ja myślałam, że jej nie ma. Okazało się, bo patrzyłam na czytniku. Okazało się, że ta mapka jest na końcu książki. Kto daje mapkę na końcu książki? Zwłaszcza w wersji elektronicznej. Myślę, że ktoś po prostu tego nie przemyślał, bo ułożył ją dokładnie tak samo, jak była w papierowej. Bo to, że jest w papierowej na końcu... W papierowej jest chyba w ogóle na jako wklejka. Ale w sumie nie pamiętam. A może jest na końcu? Nie wiem, w każdym razie no ta mapka by się przydała, bo ja się realnie gubiłam. Taka dygresja. Okej, dawaj, idziemy tam. Boże, godzina 14, ja już tutaj zdycham. A muszę powiedzieć o książce. Skowronek i szczypiorek. Skowronek i szczypiorek. Pomarańcza i królik. Czyli gołąb i wąż. Shelby Mahurin. Książka, która zrobiła trochę szumu. Jedni ją kochają, inni nienawidzą. Dla jednych najlepsza, dla drugich najgorsza. Basi się podobała, a mnie średnio. Historia, która kupiła mnie tym i dlatego po nią sięgnęłam, że tutaj jest trochę taki motyw, no właśnie, wiedźma, łowca wiedźm, spleceni węzłem małżeńskim. Trochę taki, wiecie, klimat jak... Nina i... pewna inna postać. Jeżeli czytaliście szóstkę Wron i Królestwo Kanciarzy, to wiedzcie, o co chodzi, nie będziemy spoileroro robić tutaj. No i to jest taki w ogóle świat, który... no świat fantastyczny, bo tutaj nic się nie zgrywa. W wieży działa kanalizacja, czy nie wiem, czy kanalizacja, ale woda leci z kranu. Żyjesz? Tak. Nawet ananas spadł z tego wszystkiego. Boże, o czym ja mówiłam? O kanalizacji. A, kanalizacji wieży. No ja nie wiem, czy tam jest kanalizacja, czy tam woda płynie. Dziwny jest ten świat. Co jest ciekawe... Dziwny jest. Może nie wchodźmy świat. Tam.
No, on się dla mnie nie kleił, ale to też dlatego, że ja ostatnio mam dużo szczęścia do czytania fantastyki, która ma bardzo pełne, rozbudowane, mięsiste światy, a w Diabongu i w pociągu no tak nie jest do końca, przynajmniej dla mnie. I mnie to nie do końca też kupił ten wątek romantyczny z drugą stronę. Myślę, że to jest znowu ten element tego kliknięcia. Tak jak w One Last Stop ja byłam kupiona przez relacje dziewczyn, to tutaj ja nawet, no niby oni... Już nawet nie wiem, czy chcę w to wchodzić, że ja po prostu nie mam tego momentu, w którym ja, że zaczęłam im kibicować. Wiecie, że to jest taki moment, że a oni się nie lubią, ale jednak... Ja też im nie kibicuję. Nie kibicujesz im? Nie. A, okej. Okay. To ktoś im kibicuje? Pytanie do was. Nie wiem, nie jestem jakimś super fanem. Podoba mi się system magiczny. On jest dosyć enigmatycznie tutaj opisany, ale podoba mi się, że są różne typy tych czarownic i w jaki sposób działa magia naszej głównej bohaterki. Ona jest bardzo ciekawa, jest to spoko rozwiązane. Fajnie, gdyby było właśnie pogłębione względem tego świata, ale no cóż. Druga część, czyli Krew i Miód, posiadam ją na półce. Podobnież jest lepsza. Będę ją czytać, tak czy siak. Mimo tego, że nie jestem jakimś fanem tej pierwszej części, trudno mi się było w nią gryźć, szczerze powiedziawszy. Tak, strasznie długo ją czytałam, jak na to, jaki to jest typ książki. Ja też. No, mm-hmm. Ona jest taka, no, nie wiem, no mam mieszane cały czas uczucia. Może ta książka we mnie dojrzeje i za jakiś miesiąc wam powiem, słuchajcie, jednak wiecie, pomarańcza i grzyb są super. Już wiem, jak działa ta kalanizacja. Ja już działam, już domyślałam. Może to jest temat drugiej części. I dlatego ona jest lepsza, bo wreszcie się dowiem, jak działa woda. Kanalizacja w tym świecie. Wiecie, ja się śmieję z tej kanalizacji, po prostu tutaj mamy część takich rzuconych haseł typu biorę kąpiel i woda leci z kranu, a ten świat jest taki, że nie za bardzo wiemy, czy on nawiązuje trochę do średniowiecza, czy do czegoś innego. Ja nie mam z tym problemu, bo to może być kompletnie wyimaginowany, abstrakcyjny świat. To jest fantastyka. Tylko, że strasznie mnie czasem irytuje, że czasem rzuca nam się niektóre hasła dotyczące rozwoju tego świata, ale się ich nie dopełnia. Rozumiem. Że on jest taki niekoherentny sam w sobie. No ale... Gołąb i wąż. To jest dobry moment, żeby zbliżać się do końca, jak sądzisz. Tak. Mamy nadzieję, że udało wam się z nami tutaj zostać, nawet w częściach. Przykro nam... Chociaż czasem piszecie, że jesteście zadowoleni, że te filmy są takie długie i że szybko wam mijają, co jest miodem na nasze serce, ale z drugiej strony mam cały czas wrażenie, że one są w jakiś sposób tam męczące, bo za długie. Ale mam nadzieję, że wam się podobało, że z jakimiś przekąskami, z własnymi książkami, z waszą radością po zakończeniu września i przygotowaniem się na czytelniczy październik miło wam się oglądało. Dajcie oczywiście koniecznie znać, co udało wam się przeczytać w tym miesiącu, co polecacie, jakie były wasze góry, jakie były wasze doły, jak w ogóle oceniecie czytelniczo swój wrzesień, bo nie tylko, no nie same książki się liczą, najważniejsze jest to, jak czytacie i przynajmniej dla nas i czy czerpiecie z tego przyjemność, czy to był przyjemny, czy mniej przyjemny miesiąc. A jeżeli chcecie wiedzieć, co czytamy na bieżąco, żeby tak się mentalnie przygotowywać na te długaśne wrap-upy przez cały miesiąc, to oczywiście odwiedźcie nas na naszych Goodreadsach. Tam możecie dowiedzieć się wszystkiego po kolei, wszystkich tajemnic, wszystkich sekretów, wszystkich DNF-ów, wszystko. A poza tym oczywiście wpadnijcie na naszego Instagrama, na którym częściej bądź rzadziej dzieją się różne rzeczy. Ostatnio częściej, robimy się coraz dumne, puszymy się jak pawie. Między sobą, nie między wami, ale trochę staramy się, żeby ten nasz Instagram tak fajniej wyglądał. Tam też się pojawiają recenzje, piszemy tam inne rzeczy niż na Goodreadsie, więc zawsze warto wpaść, zobaczyć, czy was coś zainteresuje, czy nie. Czekają was tam albo spodziewajki, albo niespodzianki, ale musicie przekonać się sami. No i co? No elo. Elo mortadelo. Przepraszam. No i do następnego. Trzymajcie się. Pa.